Już 2 kwietnia o godzinie 18 w Warsusie odbędzie się przedstawienie pod tytułem Randka w ciemno na dwie pary. Chodźcie, podejrzymy próbę, o czym będzie ta sztuka. Nie mam już pomysłów, Mas. No bo zobacz sam. Wchodzę do pubu, w którym chcę wyrwać jakąś laskę. Zaraz wszyscy się gapią i od razu wiedzą, że przyszedłem, żeby wyrwać jakąś laskę. No i czuję się jak parówka na widelcu. Ty chcesz znaleźć miejsce, gdzie nikt nie będzie podejrzewał, że chcesz kogoś wyrwać. A właśnie! Dobrze! O czym będzie sztuka, do której właśnie próby trwają? No tak, to sztuka jest o nas. To znaczy o braku miłości, o samotności. Oczywiście komedia, bo to jest komedia romantyczna. I o tym, z czym my się ciągle paramy, też w odpowiednim wieku zaczynamy mieć coraz większe problemy, bo zawsze mamy problemy z tym, żeby partnera znaleźć, ale później mamy coraz większe, jeżeli jesteśmy samotni, jeżeli nam się małżeństwo nie udało, no to zaczynamy mieć mały problem i coraz większy pęd taki do tego, żeby znaleźć odpowiednią osobę dla siebie. Oczywiście popełniamy te same błędy, ale czasami los bywa łaskawy i daje nam wtedy kogoś, kto akurat do nas pasuje, więc oczywiście są różne teorie na ten temat, ale myślę, że sztuka będzie o tym dokładnie mówiła, więc nie będę uprzedzał tego faktu. Co mówisz, jaki typ facetów przychodzi do baru albo na imprezy dla Sylwii? Na pracę? Pracę? Ja pracuję w szpitalu, kogo tam mogę spotkać? Lekarzy! Oni mają jakichś sztywniaków. Lekarzy! No właśnie, ja o nich mówię, tak? Mieszka pan w Kanadzie. Czy to ma jakiś związek, coś znalazło się kanadyjskiego w tej sztuce? No sztuka w ogóle jest tłumaczona przeze mnie. Norm Foster, którego promuję w Polsce od ponad 2 lat, już cieszy się dosyć dużą popularnością w Polsce. Specyfika Norma Fostera od innych takich komercyjnych, typowych komedii polega na tym, że on mówi o sprawach nas dotyczących egzystencji, problemach różnych, samotnościach, jak powiedziałem przed chwilką, melancholiach pewnych. Mówi językiem komediowym, czyli po prostu nie są to ciężkie dramaty, są to, jak powiedziałem, komedia romantyczna na przykład, czy ociera się o farsę, ale jednak nie przechodzi do tej farsy. W jaką rolę się pani wciela? Wcielam się w rolę Niny, policjantki. Ponieważ w oryginale autor napisał, że policjantka jest raczej dość dużych rozmiarów, musieliśmy troszeczkę zmienić to podejście do tej postaci, bo no chciałabym, ale nie jestem. Nie, wcale nie chciałabym być większych rozmiarów, więc troszkę ta Nina tak nadrabia ten swój brak gabarytów taką pewnością siebie, lekką nonszalancją, taką siłą wewnętrzną. No, nie wiem, czy mi się udaje, ale się staram. Rozejrzyj. Jesteśmy w pubie, który nazywa się Pop Was. No, to ja nie wiem, czy to jest dobre miejsce do recytowania kobiecie poezji. No chyba, że użyję się wybuch do wyrazów wuj, zupa, biadolić, gwizda. Gwizdzie! A, okej. Okay. Będzie romantycznie, zabawnie? Będzie zabawnie, będzie romantycznie, będzie melancholijnie też. A no, komedia jest przez to, że są też wartkie dialogi bardzo. Grana jest w sposób amerykański, tak jak wam wstanę. Nie jest to sitcom, że absolutnie zapomnijmy, bo sitcom to właściwie, gdzie pani włączy czy wyłączy, zawsze jest to samo. Tutaj jednak jest pewna historia wpisana z zamknięciem, z otwarciem, z tymi szarpią się ludzie bardzo mocno. Pytanie, czy łatwiej jest się wcielić w postać, z którą się utożsamiamy, czy niekoniecznie? Często utożsamiamy, staramy się przynajmniej z jakimiś cechami utożsamić tej postaci, no bo żeby zbudować coś, ja nie umiem tak całkiem formalnie zbudować, gdzieś zawsze coś znajduję, co jest mi bliskie, żeby móc się na tym, tak kolokwialnie mówiąc, zawiesić. Nigdy nie byłam na randce w ciemno, w ogóle mi na tym nie zależy, ale jak to dzieje się dziwnie na ten koncert, to wiesz. A słuchaj, jaki jest do niego przyjaciel? Ma na imię Max, to wszystko co wiem. Ale Edward powiedział, że jest bardzo miły. Bardzo miły! Miły! To już trąci z tej klizną, a bardzo miły to na pewno oznacza, że jest łysy i zboczony. Ja nie powinnam się była zgodzić, kiedy mi to zaproponowałaś. Nie powinnam. Jaka obsada? No, obsada jest dosyć duża, ale powiedziałbym bardzo mocna aktorów. Na pewno państwo wszyscy rozpoznacie ich natychmiast, a po nazwiskach, bo oni biorą bardzo, bardzo, bardzo często udział w różnych telewizyjnych serialach i filmach. I może zacznę od pań.
jest pani Ewa Kuklińska, która znakomita, wspaniała, wszyscy znamy. No nie będę już tutaj mówił właśnie przymiotników, bo wiem, nie muszę tego mówić. Jest Małgosia Potocka, jest Olga Borys i jest Alicja Kwiatkowska. To są cztery panie i one grają w dublurach. Ponieważ jak mówiliśmy, sztuka jest dwuosobowa, randka w ciemno. Czyli dwie pary są, które próbują się znaleźć. I z panów mamy Tomka Stockingera, mamy Jacka Kawalca, mamy Piotra Szwedesa w obsadzie, mamy również Krzysztofa Ibisza, Michała Milowicza i Jacka Kawalca. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, no, plejada gwiazd. Warto przyjść, obejrzeć ten spektakl. Oczywiście. Bliskiego znajduje pani w Ninie właśnie. Temperament, coś, co jest zaskakujące, to znaczy ona wygląda na taką dość niedostępną, a potem okazuje się jednak, że znaczy w takim znaczeniu taką odległą, a okazuje się, że myśli jednak troszeczkę inaczej, więc może nie dokładnie tutaj mówię o tym, co jest napisane tam w słowach o Ninie, bo Nina taka jest... Całe życie przygody tylko ją interesowały, żaden trwały związek, a u mnie w życiu jest zupełnie na odwrót. Ale mówię o czymś innym, a mianowicie takim, że jakby troszeczkę coś innego pokazuje na zewnątrz, niż to, co ma w środku. Hej, te dwa miejsca za wolne są? W ogóle nie szukam się dla nas. To odpuśćcie sobie na salę. No niestety, czekamy na kogoś. Przepraszam. Nie no, ale przecież chyba mogą na chwilę przyjść, tak? Ale one już tu powinny być. No to na minutkę mogą przyjść. Proszę bardzo, siadajcie. Zanim przyjdzie reszta towarzystwa.